Twoja telewizja. Mazowsze TV. Samorządowej pojawiły się po raz pierwszy. Takich powiatów na terenie Polski jest 37, na terenie Mazowsza 3, między innymi jeszcze Żyrardowski i Legionowski. Powiat Warszawski Zachodni powstał według pewnej koncepcji, która zrodziła się, gdyż tereny te, które dziś obejmuje, to tereny silnie zurbanizowane, silnie rozwijające się i projektodawcy zmiany podziału administracyjnego postanowili wprowadzić nową jednostkę. Była również koncepcja powołania powiatu warszawskiego wschodniego, ale tam była silna dominanta w postaci miasta Wołomina i ta koncepcja upadła. Nasza utrzymała się. Nie było tu dominanty. Trzy największe miejscowości mające prawa miejskie to gminy Błonie, Ożarów Mazowiecki oraz Łomianki. Projektodawcy pogodzili, można powiedzieć, tych, którzy chcieli, żeby stolica powiatu była właśnie w ich miejscowości, ustalając, że siedziba będzie mieściła się w Warszawie. Także powstał trochę dziwny powiat, gdyż powiat położony na zachód od granic Warszawy, w nazwie warszawski, z siedzibą w Warszawie, a więc poza terenem powiatu. Powiat, który nie miał żadnej bazy, ponieważ powiaty bazowały przede wszystkim na dawnych urzędach rejonowych, ponieważ siedziba naszego powiatu była w Warszawie, urząd rejonowy zajął powiat warszawski, bo wtedy taki był. Także pierwsze władze musiały się uporać z dużym problemem, pozyskać stosowne miejsca, stosowne budynki pod siedzibę starostwa. Trudno mówić o sukcesach, kiedy się jest jakby w środku czy w centrum tego działania. No, raczej inni powinni ocenić, co było sukcesem tego powiatu, ale sądzę, że zbudowanie w ogóle tego powiatu od podstaw to już jest sukces i integracja ludzi wokół tego powiatu, gmin, które wchodzą w skład tego powiatu, to jest ten podstawowy sukces. Chciałem podziękować wójtom, burmistrzom z terenu naszego powiatu. Tak jak mówiłem, wiele prac, wiele działań robimy wspólnie.
To jest bardzo ważne. My mamy zrozumienie ze strony gmin. Gminy mają swoje problemy, swoje wydarzenia, swoje własne zadania. Tym niemniej wspierały nas tu przy budowie właśnie tej Komendy Powiatowej Policji, ale również przy budowie dróg. Mamy wiele dobrych przykładów na dobrą współpracę z gminami i chciałem za to wszystkim wójtom, burmistrzom serdecznie podziękować. Dotyczy to zarówno tych, którzy są dziś wójtami, burmistrzami, a również tych, którzy wcześniej pracowali. Serdecznie za to dziękuję. Działamy w różnych obszarach, również w obszarze kultury. Na Mazowszu jest tutaj w naszym powiecie, ale nie tylko w powiecie sochaczewskim. Od 9 lat festiwal w Krainie Chopina. To też jest dobry przykład, kiedy 3 szczeble samorządu organizują te imprezy, a więc samorząd Mazowsza, samorządy gminne, samorządy powiatowe, również imprezy sportowe, festyny robimy wspólnie. To jest łatwiej po prostu i zorganizować, i rozkładają się inaczej koszty. No i tworzymy wspólnotę, co też jest bardzo ważne. Nie są to najłatwiejsze czasy, te najbliższe lata, które nadchodzą, ale sądzę, że już po tych 15 latach doświadczeń jesteśmy bogatsi o te doświadczenia i wiemy, jak dalej działać, więc myślę, że nie będzie źle. Z okazji 15-lecia powstania Powiatu Warszawskiego Zachodniego wszystkim jego mieszkańcom i władzom samorządowym przesyłam wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. Ten dzień dla Państwa uroczysty jest kolejnym świętem polskiej demokracji. Powiaty to przecież najtrwalsza historycznie struktura administracyjna w naszym kraju. Cieszę się, że realizując swoje zadania, władze powiatów łączą troskę o rozwój z pielęgnowaniem tej tradycji. Tradycji samorządności, odpowiedzialności i zaangażowania, które budują wspólnotę i zmieniają rzeczywistość. Przekonany, że warto wzmacniać pozycję samorządu, skierowałem do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy zapewniającej m.in. prawa mieszkańcom do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jak również referendum lokalnych dotyczących konkretnych, merytorycznych spraw. Liczę, że samorządność nadal będzie źródłem dobrej energii i korzystnych zmian. Jest przecież najwymowniejszym znakiem mądrego zagospodarowywania naszej wolności. Chciałbym, aby zbliżający się rok 2014, w którym będziemy obchodzić 25-lecie odzyskania suwerenności, pozwolił podsumować polskie osiągnięcia i wytyczyć wspólne cele. Bardzo mi zależy na tym, by Święto Wolności było świętem wspólnot samorządowych i obywateli. Zachęcam do udziału i realizowania własnych pomysłów na godne uhonorowanie procesu polskich przeobrażeń ustrojowych. Dzięki Państwu za wysiłki. Dziękuję Państwu za wysiłki podejmowane w ciągu minionych 15 lat. Dynamika zmian u nas, na świecie, rosnące aspiracje Polaków i zasięg wspólnych możliwości sprawiają, że przed nami wszystkimi pozostało jeszcze wiele ważnych zadań. Jestem głęboko przekonany, że razem zdołamy tym wyzwaniom sprostać. Raz jeszcze, gratulując jubileuszu, wszystkim Państwu, którym bliskie są ideały polskiej samorządnej, życzę satysfakcji i wielu sukcesów w pracy dla dobra wspólnoty lokalnej. Podpisał Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczywiście, 15 lat temu byłem po raz pierwszy radnym i wiceprzewodniczącym wtedy Rady Powiatu. Teraz jestem przewodniczącym już drugą kadencję, ale czuję się tak samo, jakby to było 15 lat temu. Otrzymanie tych odznaczeń z okazji 15-lecia utworzenia naszego samorządu jest dla nas powodem do szczególnej dumy, że mogliśmy wnieść swój wkład pracy w rozwój tego samorządu. Chciałem w tym miejscu podkreślić i podziękować jednocześnie wszystkim współpracownikom, tym najbliższym w jednostkach organizacyjnych, jak wszystkim pracownikom starostwa za współpracę. To również Wasz wkład w te nasze odznaczenia. Dziękuję bardzo. Twoja telewizja. Mazowsze TV.